Bardzo się cieszę i chciałem też podziękować, że mamy możliwość rozpocząć w Białymstoku jako w czwartym mieście w Polsce dużą inwestycję. Inwestycja ta mieści się, o czym zresztą później parę zdań poproszę pana architekta, Monte Cassino i Karnała Wyszyńskiego. Będzie to kompleks usługowy, przede wszystkim biurowo-hotelowy. Ze względu na swoją wielkość na 1,7 hektara będzie podzielony na parę etapów. Z pierwszym etapem planujemy rozpocząć budowę drugi kwartał roku 2019. Będzie to budynek w granicach około 13 tysięcy metrów kwadratowych z garażami podziemnymi. Na pierwszym etapie znajdzie tutaj swoje miejsce pracy w granicach 1500 osób, co jest bardzo dużą ilością. Przyciągnie również swoją nie tylko wizualizacją, ale standardem budynków na pewno firmy, które chętnie, mam nadzieję, się nie tylko te, co osiedliły, ale osiedlą się w Białymstoku. Wielkością tego obiektu planujemy nawiązać do otaczającej zabudowy. To jest ulica Bohaterów Monte Cassino. Po przeciwnej stronie jest dworzec PKS, więc jest to takie znaczące miejsce. Jedziemy łukiem ulicy Monte Cassino, pojawiają nam się kolejne segmenty tego biurowca. W parterze mamy usługi, gastronomię, służące pracownikom biurowca, jak również ludziom, którzy tutaj korzystają z tej przestrzeni.